Dzień dobry, nazywam się Tomek Amola i razem z moimi koleżankami i kolegami pomagamy w uzyskiwaniu różnych dokumentów w ambasadach czy ministerstwach. Dzisiaj rozmawiam z Olą. Cześć. Ola zajmuje się legalizacją dokumentów. Przygotowaliśmy dla Państwa krótkie 10 pytań i krótkie 10 odpowiedzi. To są najczęściej pojawiające się Państwa pytania i odpowiedzi, dlatego też zanim wyślecie do nas zapytanie, obejrzyjcie ten film do końca, na pewno znajdziecie odpowiedź na większość pytań, które Was nurtuje. Pytanie numer 10. Chcę załatwić sprawę w jakimś kraju. Jakie dokumenty mam zalegalizować? To, jakie dokumenty potrzebujesz zalegalizować, dokładną ich listę, określa za każdym razem instytucja, w której te dokumenty będziemy przedkładać. Czyli to nie ja, to nie ty decydujemy, jakie dokumenty legalizujemy, tylko instytucja, która te dokumenty przyjmie. Ani ministerstwo, ani ambasada nam tego nie powiedzą. To musi być zawsze ta instytucja w tym kraju, w którym dokumenty będziemy składać. Pytanie numer 9. Mam dokument wydany przez... I teraz tutaj pada różna data, czyli wydany w jakimś tam roku. I pytanie jest takie, czy ja ten dokument mogę zalegalizować, czy to apostyla będzie ważna w tym dokumencie? Generalnie, jeżeli na dokumencie nie ma daty ważności dokumentu, dokument jest ważny. To samo tyczy się apostyle. Apostyle samo w sobie nie ma daty ważności. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że konkretna instytucja może nas poprosić na przykład o przedstawienie dokumentu nie starszego niż na przykład, nie wiem, 3 miesiące. Pytanie numer 8. Mam dokument wydany w kraju i tutaj też pada jakiś różny kraj. Pytanie, czy mi go zalegalizujecie? Niestety nie. Dokumenty legalizujemy w kraju wydania. Nasza firma zajmuje się tylko i wyłącznie legalizacją polskich dokumentów wydanych w Polsce. Mam dokument wydany w wersji online. W wersji online mamy coraz więcej tych dokumentów. To są dokumenty z KRK, z sądu i różne. Pytanie jest takie, w jaki sposób zrobić legalizację takiego dokumentu? No niestety nie jesteśmy w stanie zalegalizować tego dokumentu. Legalizujemy czy też uzyskujemy apostille tylko i wyłącznie na dokumentach w wersji papierowej. Czyli wersja papierowa, żadna wersja online, żadna wersja, którą otrzymujesz przez systemy, które ci... Mimo, że te dokumenty są w świetle prawa ważne. Tak samo zaświadczenie o niekaralności, czy Krajowy Rejestr Sądowy wydany w wersji elektronicznej jak najbardziej jest ważnym dokumentem. Natomiast na tych dokumentach elektronicznych nie jesteśmy w stanie wystawić apostille. Dobrze, pytanie najczęściej pojawiające się, numer 6. Mieszkam za granicą, pada to jakieś nazwa kraju. Pytanie jest takie, czy wysyłacie dokumenty za granicę? Tak, możemy wysłać dokumenty na dowolny adres na świecie. Pytanie numer 5. Mam pełnomocnictwo notarialne, chcę apostille, co robić? W pierwszej kolejności taki dokument notarialny sporządzony w obecności notariusza musimy potwierdzić we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę notariusza w sądzie okręgowym. Dopiero po uzyskaniu uwierzytelnienia w sądzie okręgowym można do nas wysłać dokument i zajmiemy się procedurą legalizacji czy też apostille. Okay, czyli pamiętajcie, najpierw notariusz, później sąd. Sąd okręgowy. Na końcu MSZ. Pytanie numer 4. Chcę zalegalizować tłumaczenie. Ile to kosztuje i czym go zrobicie? Legalizujemy tłumaczenia. Tłumaczenie musi zostać wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o koszt, koszt jest ściśle uzależniony od języka, na jaki będziemy tłumaczyć dany dokument oraz od rodzaju dokumentu. Pytanie numer 3. Najczęściej pojawiających się. Wyślę Wam mój dokument na Wasz adres mail. W jaki sposób zrobicie mi apostille? Niestety, tak jak wspominałam wcześniej, możemy legalizować tylko i wyłącznie dokumenty wydane w wersji papierowej. Żadne skany, ksera, faksy nie wchodzą w grę. Okay. Pytanie numer 2. Ile muszę czekać na legalizację dokumentów? Na legalizację czy apostille? Na legalizację dokumentów. Jeżeli chodzi o legalizację dokumentów, czas procedury jest ściśle uzależniony od rodzaju dokumentu, które legalizujemy oraz kraju, do którego ten dokument jest przeznaczony, czyli od konkretnej ambasady. I pytanie numer 1, pojawiające się najczęściej. Ile kosztuje legalizacja dokumentów? Legalizacja dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych kosztuje 26 zł. Jeśli chodzi o dodatkowy koszt, jest on uzależniony od konkretnej ambasady, czyli od kraju, do którego ten dokument będziemy później składać. Czyli legalizacja dokumentów to jest 26 plus koszt ambasady. Jeśli legalizacja dokumentów to jest apostille, tutaj to jest opłata 60 zł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.